Cześć, nazywam się Max i chciałbym dzisiaj Wam przeczytać mój ulubiony fragment książki pod tytułem Red, White and Royal Blue. Zapraszam. Tak jak wtedy, gdy byłem w szkole wyższej, miałem na głowie wszystko. Moi rodzice się nienawidzili, siostra wjeżdżała na studia i czasami podglądałem innych kumpli pod prysznicę. Ale wiedziałem, że jeśli będę patrzeć przed siebie, to wszystko mnie nie dotknie. Mogę wybrać te zajęcia, ten staż, tę pracę. Kiedyś myślałem, że jeśli wyobrażę sobie osobę, którą chcę zostać i wyjmę z głowy całe to szalone zdenerwowanie i niepokój, będę mógł wszystko rozpoznać i uspokoić, wykorzystać tę moc w inny sposób. To tak jakbym nigdy nie nauczył się być tam, gdzie jestem, nabiera powietrza. A teraz jestem tutaj, z tobą, i pomyślałem, że może powinienem zacząć spróbować żyć z dnia na dzień i czuć to, co czuję. Henry milczy. Skarbie. Woda wokół nich faluje. Dalek z powoli obejmuje dłońmi jego twarz. Gładzi mokrymi kciukami kości policzkowe. Cykady, wiatry i jeziora pewnie nadal wydają z siebie jakieś odgłosy. Ale dla niego wszystko zamiera. Słyszy wyłącznie bicie swojego serca. To jest mój ulubiony fragment tej książki, do której przeczytałem gorąco Was zachęcam. Cześć!